What's up, party people? This is your girl Laura. Hey! Słuchajcie, witam was w tym dzisiejszym filmie, w którym muszę z wami po prostu porozmawiać, ponieważ żeśmy się dawno nie widzieli, a mieliśmy się widzieć codziennie przez święta, tak jak mówiłam, ale nastąpiły pewne komplikacje, przez które nie byłam w stanie publikować na czas filmów. W ogóle nie byłam w stanie jakkolwiek publikować filmów, ponieważ internet dziwnie działał na laptopie. Wyglądało to tak, że kiedy ładowałam vloga, pierwszego vloga załadowałam jakimś cudem, natomiast drugiego vloga jakby ładowało się to do 10%, do 30% i potem już nie szło. I z trzecim vlogiem było to samo. Ja już się potem wkurzyłam, więc nawet nie próbowałam i wydaje mi się, że to dlatego, że... Bo my nie mieliśmy tam internetu jakby domowego, który miałby być jakby moich dziadków czy coś takiego, ponieważ ja byłam u dziadków w Korei, tylko mój tata kupił taki bezprzewodowy internet i możliwe, że ja tego pierwszego dnia ładując vloga wyczerpałam limit. Więc no, ja tego nie przemyślałam, myślałam, że tam będzie internet i w ogóle, ale no, nie było. No, więc jest mi cholernie głupio, jest mi wstyd, ponieważ miało być tak fajnie, a skończyło się jak zawsze, kiedy ja mam jakieś fajne plany, więc no, jestem tak pół zła na siebie, że tego nie dopilnowałam, pół zła na świat i internet. No, w Korei wcale nie jest tak, że wszędzie jest darmowy internet, jest tam jakieś takie łącze, ale to jest tylko na komórki, więc nic się tam nie da załadować. Próbowałam załadować w miejscu publicznym, to też to nic nie dało, więc właściwie to byłam jakby w takich, jak to się mówi, czterech literach. Ale nie wszystko jest stracone, ponieważ ja mam wciąż materiały do zmontowania tych filmików, więc mogę, mam dwie opcje, Boże, ja nigdy nie potrafię pokazać na palcach, o co mi chodzi, dwie opcje mam. Albo zmontuję te vlogi tak, jak one miały być wcześniej montowane i wstawię je po prostu z takim opóźnieniem, czyli że będzie vlog z jednego dnia, który będzie trwał około 5-4 minut, znając mnie i moje preferencje do montażu, prawdopodobnie 4-5 minut, albo zrobię z tego jeden vlog, który będzie nie w takim stylu vlogowym, tak jak to wyglądało przez, jak ja tą tę pierwszą część vlogmasu, tylko wtedy wyglądałoby to w ten sposób, że ten vlog byłby takim klipem zmontowanym do muzyki, do bitów poszczególnie, zająłby mi to więcej czasu, ale filmik pojawiłby się i byłoby, że tak powiem, z głowy. Więc właściwie ja nagrywam ten film po to, żebyście wy zadecydowali, co mam zrobić z tymi vlogami, ponieważ ja chcę je wstawić, to jest fajny materiał z Korei, więc no, po prostu szkoda, żeby to się zmarnowało, pomimo tego, że rzeczywiście jest już trochę późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, więc napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, czy powinnam zrobić tak, jak mówię, pierwsza opcja, czyli zmontować te vlogi kolejno i je wstawić jak jakoś tam, tylko wtedy to by się przedłużyło, nie wiem kiedy bym to ogarnęła, prawdopodobnie ostatniego vloga bym wstawiła gdzieś tam w ferie, ponieważ ja chcę jeszcze wstawić wcześniej inne filmiki, ponieważ słuchajcie, kupiłam sobie w Korei taki fajny notatnik, którym się bardzo podniecam, brzydko mówiąc, tak żartując, jest to po prostu notatnik, w którym zapisuję sobie pomysły na filmiki i mam już trochę i to jest... Kurczę, to jest takie przydatne, ponieważ jak wpada mi jakiś pomysł, zapisuję i to mam, a zawsze mam tak, że miałam tak, bo już nie mam, zawsze miałam tak, że miałam pomysł i mi to wylatowało z głowy po 5 minutach, a potem przez, tak, następnego dnia sobie przypominałam o tym i myślałam sobie, kurde, nie pamiętam, co wtedy wymyśliłam, ale to było fajne, więc teraz już nie ma tego problemu i mam to i mam tutaj właśnie parę filmików do zrealizowania w najbliższym czasie po prostu, wiecie, chciałabym się też trochę rozerwać, zrozumcie mnie, nie chcę tylko siedzieć i montować, więc dajcie mi też jakby nagrywać inne filmiki, dlatego no, tak jak mówię, pierwsza opcja byłaby trochę opóźniona, natomiast druga opcja pojawiłaby się zdecydowanie szybciej w przeciągu paru dni i wtedy ten filmik byłby taki bardziej żywy, a nie taki vlogowy typowo, więc dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Anita mówi, że bardziej się podoba druga opcja, ponieważ bardziej się podobał mój poprzedni vlog z Korei, ten z zeszłego roku, no bo nie mam innego vloga z Korei, Laura, super to powiedziałaś. No więc to tyle, jeśli chodzi o temat vlogów z Korei i jak to będzie wyglądać, to już zależy od was, natomiast jeśli ktoś się zastanawia, jak ogólnie mi się podobało, to powiem wam, że im mam więcej lat,
i im częściej jestem w Korei, to tym mnie jakby ekscytuje się wyjazdem do tego kraju, ponieważ już go znam i się tak przyzwyczajam do niego, więc mniej rzeczy mnie zachwyca i więc coraz więcej rzeczy zaczyna mnie frustrować, dlatego też chcę Wam nagrać filmik o 10 rzeczach, które mnie wkurzają w Korei i myślę, że to będzie fajne, ponieważ wszyscy się tak zachwycają, a ja mam parę rzeczy, o których też warto powiedzieć i ponarzekać, więc myślę, że to będzie fajny filmik i mam w ogóle mnóstwo rzeczy do pokazania Wam, więc pewnie nagram niedługo haul zakupowy z Korei. No, ja zazwyczaj nie nagrywam haulów, właściwie, no nagrywam tylko haule książkowe, bo haule książkowe to jednak są takie, a nie nagrywam haulów makijażowych, bo nie, ale haul z Korei nagram, bo dużo głupot kupiłam, które po prostu muszę Wam pokazać. No i jeszcze jedna rzecz, nie miałam Wam jeszcze okazji złożyć życzeń noworocznych, ponieważ mamy 2017 rok. Zatem życzę Wam w tym roku takiego dążenia do spełniania własnych celów, żebyście dbali przede wszystkim o siebie, o innych też, ale bardziej o siebie, ok? Wtedy będzie jakby mniej problemów, jak wszyscy się zajmą swoim tyłkiem, to będzie dobrze, więc życzę Wam takiego myślenia naprzód o sobie i żeby nie pozwalać innym niszczyć sobie humoru na co dzień, więc tego Wam życzę w roku 2017 i mam nadzieję, że dobrze spędziliście Sylwestra. Dzięki za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że mi wybaczycie tę wtopę z tymi vlogami, to jest po prostu jakaś katastrofa. Ja tego już po prostu nie będę komentować, ponieważ nie mam co powiedzieć totalnie, więc mam nadzieję, że nie gniewacie się na mnie i do zobaczenia w następnym filmie, prawdopodobnie już jutro, więc stay tuned i do zobaczenia, pa!